Halina Waszko mieszkała na warszawskiej Pradze Północ. Została zamordowana w swoim mieszkaniu. Od 6 lat ta sprawa jest wciąż nierozwiązana. Naprawdę się załamał. Szczególnie, że przecież to była moja jedna bliska osoba. Taka bardzo bliska. Mamę widziałem przed wyjściem do pracy. Ja chodziłem na popołudniową zmianę. Mamę zostawiłem w domu. No, niestety, jak to można powiedzieć, no, czasami lubiła wypić. Na następny dzień, wiadomo, miał być Wszystkich Świętych. Mieliśmy z babcią pojechać na groby. Mamę prosiłem, żeby nigdzie nie wychodziła. Dopiero później zadzwonił do mnie sąsiad. Powiedział: Damian, twoja mama nie żyje. Szczerze mówiąc, dla mnie to było ogromne, że myślę, nie żyje, nie, mama pewnie coś sobie żartuje albo co. Żebym wrócił jak szybciej do domu. Była to osoba, która stosunkowo szybko nawiązywała kontakty z innymi osobami. Zapraszała te osoby do domu. Spożywała alkohol nie tylko w obrębie podwórka przylegającego do bloku, w którym znajdowało się mieszkanie, nie tylko w pobliskich parkach. Zdarzały się także takie spotkania w mieszkaniu. Nawet nie minęło nawet 20 minut po wyjściu ode mnie, czy od nas z domu, żeby no, gdzieś tam poszła akurat sobie na ławkę i nie wiem, z kimś tam sobie gadała, kurde. W momencie ujawnienia zwłok mieszkanie było otwarte, zamki nosiły ślady uszkodzeń. Niemniej jednak w ocenie prowadzących postępowanie przygotowawcze osobą, która dopuściła się zabójstwa, była osoba znana denatce. Być może była to osoba znana od stosunkowo krótkiego czasu. Kto mógł zabić pana mamę? Dlaczego? No, na pewno, powiem panu tak, na pewno nikt nie jest, jak ktoś mówi, z osiedla. Czy mogło być kradzież? No, powiem tak, parę rzeczy mi no, niby zginęło, no. Ale no co tam, miałem dwa zegarki nakręcane, jak się to pierdoła. Jedną z osób, którą również była typowana jako potencjalny sprawca, był były konkubent zmarłej. Był to obcokrajowiec, obywatel jednego z krajów azjatyckich. On również, jak wskazywały zeznania świadków, w czasie zdarzenia nie przebywał w mieszkaniu ordynatki. Myśli pan, że tego nie przeżywam? To boli po prostu. Boli. Zabójstwo pani Haliny było bardzo makabryczne. W całym mieszkaniu było bardzo dużo śladów krwi. Może ktoś z państwa coś widział lub wie na temat tej sprawy. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.